jeziorze Niedzięgiel utonęła 17-letnia dziewczyna. W sobotę około godziny 16 do służb wpłynęło zgłoszenie o nastolatce, która zniknęła pod powierzchnią wody jeziora Niedzięgiel. W sobotę przed godziną 16 wpłynęła do nas informacja, że młoda dziewczyna zniknęła pod taflą wody. Młoda dziewczyna przebywa wraz z innymi osobami na terenie jeziora Niedzięgiel, na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Jak się okazało, tak już wynika tutaj z naszych ustaleń, 17-latka z Podkalisza, która wypoczywała właśnie na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie, wspólnie z innymi osobami wypożyczyła rowerek wodny. Na tym rowerku wypłynęła na jezioro, po czym trzy dziewczyny wskoczyły do wody. W tym momencie akurat zawiał wiatr, rowerek odsunął się, po czym jedna z tych dziewczyn, właśnie 17-latka, zniknęła pod powierzchnią wody. Ratownicy WOPR wyciągnęli tą dziewczynę na brzeg. Pomimo tego, iż trwała bardzo długo akcja reanimacyjna, nie udało się przywrócić czynności życiowych. Dziewczyna zmarła. Obecnie pod nadzorem prokuratora rejonowego ze Słupcy trwają czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności i przyczyny tej tragedii.